jak to znowu być w ruchu? Fajnie? Bardzo fajnie. Być może dużo zmian nastąpiło od czasu, kiedy ja odszedłem z ruchu, ale pięciu chłopaków jest. No i oczywiście sztab szkoleniowy cały, który był kilka lat temu, który doprowadził ruch do Wicemistrzostwa Polski. Jest i myślę, że właśnie to jest w tym momencie główny atut ruchu Chorzów. Co się najbardziej tak zmieniło? Szatnia. Są zupełnie inne osoby. Nowe twarze, jak dla mnie. Ale myślę, że cała specyfika, atmosfera jest ta sama, chociaż jeszcze tak naprawdę tego nie doświadczyłem, bo jestem nawet niecałe 24 godziny z tą drużyną. Czyli głównie o tym, że jesteś teraz w ruchu, zdecydowało to, że trener Fornal jest? Jakby był, nie wiem, trener Kocjan, tak strzelając, to decyzja by mogła być inna? Nie współpracowałem nigdy z trenerem Kocjanem, ale już to mówiłem, że trener Fornalik to jest główny magnes, który przyciągnął mnie do tej drużyny. A poza tym ruch Chorzów, sama nazwa. Spędziłem tutaj też 4,5 roku, gdzie odnieśliśmy parę sukcesów. Myślę, że jest jeszcze tutaj coś do zrobienia, a sentyment na pewno zawsze miałem do tego klubu. Spoglądając tabelę, to wydaje się, że lepiej grać w przedostatnim zespole ligi niż być na ławce u wicelidera. Być może tak. Mogłem jeszcze zostać 6 miesięcy w Śląsku Wrocław, spróbować chociaż powalczyć o miejsce w podstawowym składzie, ale ostatnie 3 miesiące również walczyłem, a szans nie dostawałem. Pojawiło się parę ofert, z których szczerze powiedziawszy chciałem skorzystać. Skorzystałem z ruchu Chorzów, tak jak też wcześniej powiedziałem, trener Fornalik odegrał tu kluczową rolę. I na miejsce w tabeli zupełnie nie patrzę, bo Borussia Dortmund też w Bundeslidze jest bardzo, bardzo nisko i tak tam nikt nie mówi o tym, że ta drużyna będzie walczyła o utrzymanie. Ja wiem, że w ruchu Chorzów jest wielki potencjał i ta runda pokaże, że jednak początek sezonu po prostu to był wypadek przy pracy i ruch się będzie piął w tabeli. U trenera Pawłowskiego od samego początku, jak on pojawił się w klubie, grałem całą poprzednią rundę. W tej rundzie też zacząłem grać w podstawowym składzie. Raczej nie powinno być problemów z tą grą, no ale niestety we Wrocławiu dość często miałem jakiegoś pecha i złamałem niefortunnie palec u stopy. Kiedy go leczyłem, drużyna zaczęła grać, wygrywać. W moje miejsce wskoczył Tomek Kołota, zaczął grać moim zdaniem bardzo dobrze. I ciężko było wskoczyć do składu. Trenera Pawłowskiego bardzo dobrze rozumiałem, bo jeśli drużyna wygrywa, to czemu ma cokolwiek zmieniać. Bez problemu się dogadaliśmy i klub, i trener rozumieli mnie. Ja również rozumiałem klub, bo też myślę, że drużyna jest budowana od samego początku przez trenera Pawłowskiego i chce mieć być może młodszych zawodników, ale tak jak powiedziałem, rozwiązaliśmy kontrakt za porozumień stron, podaliśmy sobie ręce i każdy chyba miał uśmiech na twarzy. Przypuszczam, że nawet jeszcze przedwczoraj były rozmowy z Krakowią, ale po raz kolejny chyba zabrakło kropki nad i. Ja dłużej też nie chciałem czekać, chciałem już zacząć trenować z nową drużyną. O wiele konkretniejsza była propozycja ruchu i wybrałem Chorzów.
Właśnie ty będziesz dojeżdżał, tak? Bo w Krakowie mieszkanie chyba masz, tak? Że tak? Tak, przez ostatni rok, jak grałem w Ruchu, było, że stworzyła się dosyć liczna grupa Krakusów, którzy stwierdzili, że będą mieszkać w Krakowie i dojeżdżać. Z tego co wiem, teraz też jest trzech takich, więc myślę, że skuszę się na mieszkanie w Krakowie i dojazdy. Ogólnie trzeba odbudować tak zwany team spirit, bo Ruch zawsze był znany z tego, że jeden za drugiego wskoczyłby w ogień. Nie było kłótni, nie było nienawiści w szatni. Wszyscy się lubili, albo i jak się nie lubili, to po prostu się tolerowali w szatni. Nie było zgrzytów. I myślę, że tu będziemy też szukać jakości w tym. A jeśli chodzi o aspekty piłkarskie, ja, Piotrek Stawarczyk, nie zapomnijmy, że jest jeszcze Marcin Malinowski, który mimo tylu lat na karku wygląda naprawdę dosyć, wygląda solidnie. Myślę, że to jest marzenie. Trzeba mieć zawsze jakieś marzenia. Podpisując kontrakt na 2,5 roku, takie marzenie sobie wytyczyłem po pierwszej rozmowie z trenerem Fornalikiem. Być może troszeczkę się śmialiśmy, ale razem oboje powiedzieliśmy, że czegoś jeszcze tutaj nie zrobiliśmy, a nie zrobiliśmy Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski.